Dziś odpowiemy sobie na pytanie, kim są naprawdę kato-hejterzy. Szczęść Boże! Krystian Kratiuk to jest program Ja, Katolik na kanale PCH24TV. Ze mną figura św. Michała Archanioła, a no. więc anioła, który walczy. A ci, którzy walczą są od czasu do czasu no, poniesieni przez różnorakie emocje. Bo emocje są często częścią człowieka i często nazywani są kato-hejterami, i o tych kato-hejterach dzisiaj chcę z Państwem. Porozmawiać. Dlaczego? Dlatego, że mm, kilka dni temu w internecie zrobił furorę tekst profesora Aleksandra Bańki. Pamiętają go Państwo, to jest e, szacowny przedstawiciel Polskiego Kościoła e, na Synod do Spraw Synodalności, przedstawiciel świeckich e, wokół tego Synodu. Pan profesor robił bardzo e, dużo, żeby zachęcić ludzi do udziału w Synodzie. Był m.in. na naszym kanale, rozmawiał z nami. Polemizował z nami na różne tematy, więc myślę, że postać Państwu doskonale już w tej chwili znana. Pan profesor na łamach Gościa Niedzielnego podzielił się krótkim felietonem. Ten felieton jest na tyle krótki, że gdybym chciał go opowiedzieć, to będę dłużej opowiadał niż ten felieton przytaczał, więc obszerne fragmenty pozwolę sobie teraz Państwu właśnie zacytować. Otóż pisze Pan profesor, co następuje. Można mieć usta pełne biblijnych cytatów. Biegać codziennie na Eucharystię i adorację, rozczytywać się w pobożnej lekturze, a popołudniami aktywnie działać w parafii. Cóż z tego, jeśli w międzyczasie lub wieczorem te same osoby potrafią w świecie mediów społecznościowych lub w komentarzach zamieszczonych na jednym czy drugim portalu zamieszczać yy, i mieszać z wirtualnym błotem, wdeptywać w internetową ziemię tych, którzy obsadzają w swoich, których obsadzają w roli swoich religijnych oponentów. I nie chodzi bynajmniej o innowierców. No, ładne słowo. Przeciwnika znajdują w obrębie tego samego Kościoła katolickiego. Wystarczy, że ma on e, od nich inną wrażliwość, inne poglądy, odmienne spojrzenie na dyskusyjne sprawy dotyczące wiary czy moralności. Ba, czasami różni go tylko sposób modlitwy. To aż nadto, by w sercu wielu katolików obudziła się niechęć, wrogość, podejrzliwość, a ich świadomość zaczęła poszukiwać w kamarkach pamięci łatek, które można mu przypiąć, czy schematów myślowych. W które można go zaszufladkować. I tu pan profesor wymienia liberał, modernista, heretyk, schizmatyk. Ich pałką, tutaj będę skakał po cytatach. Ich pałką jest często quasi-teologiczna nowomowa, której językowe wytwory w połączeniu z odpowiednią dawką złośliwości, półprawd, przeinaczeń i wycieczek ad personam potrafią zadać nie mniej bólu niż prymitywne obelgi. Jest też taki wątek o tym, że też jest takie syczące, pomodle się za ciebie, mające zakończyć dyskusję. To też się panu profesorowi nie podoba. O czym świadczy zjawisko katolickich hejterów? Wniosków można by wyciągnąć wiele. Z pewnością jest to znak wiary niepogłębionej, oderwanej od życia, sprowadzanej często do rytualizmu i powierzchownych przejawów religijności, które nie wnoszą w postawę człowieka żadnej zmiany jakościowej, choć można je mnożyć ilościowo. Ten brak wglądu w siebie, w świat własnych emocji, deficytów, psychicznych napięć, ukrytych konfliktów czy frustracji, powoduje, że wiara odwraca się od miłości, daru z siebie, i zapomina o nadziei, w perspektywie celu, do którego zmierza, a staje się ideologią. To wiara, która potrafi wzruszać się pobożnymi melodiami, wzniosłym religijnym klimatem czy pasją Jezusa na krzyżu, a jednocześnie krzyżować go bez zahamowania w drugim człowieku, zupełnie nie empatyzując z jego emocjami. To neofaryzeizm, który pod różnymi postaciami, jak chwast, rozplenił się w kościele i nie pozwoli łatwo się wykorzenić. Pan profesor sugeruje, że ten chwast będzie jeszcze długo wyrósł e, wraz z nim, oby nie aż do żniw. Przytoczyłem Państwu większość argumentów z tego felietonu, i teraz jeśli oczekują Państwo, że ja się z Panem profesorem nie zgodzę. To zawiodę Państwa oczekiwania. Otóż ja się z Panem Profesorem zgadzam. W dużej części Pan Profesor pisze tutaj prawdę. Ja co prawda nie jestem na tyle odważny, może brak tytułu profesorskiego, sprawia, że właśnie taką nieśmiałością się tutaj wykaże do tego, żeby od razu ludzi, którzy coś piszą w internecie, dwa, trzy zdania albo nawet osiem, brać na kozetkę psychoterapeuty, którym Pan Profesor, swoją drogą, nie jest. Jest człowiekiem zainteresowanym psychologią i duchowością, ale jest jednak filozofem, teologiem. I więc nie będę mówił o tym, kto ma niepogłębioną wiarę, kto ma wiarę oderwaną od życia, sprowadzającą się często do rytualizmu, kto ma w sobie ukryte konflikty, Konflikty, czy frustracje powoduje w nim psychiczne napięcia, i tak dalej. Nie wiem skąd pan profesor ma w sobie tyle odwagi, żeby tych ludzi, których zna, jak rozumiem, wyłącznie z internetu, z ich internetowych wpisów co stanowi pewnie jakiś ułamek, ułamka ich życia i ich duszy. Od razu tak psychoanalizować. No, ale y, to jest sprawa pana profesora i jego warsztatu y, psychologicznego. Ja takiego nie mam. Chciałem jednak powiedzieć, że takie zjawisko w internecie jak najbardziej istnieje. I my na łamach PCH24.pl w komentarzach y, internautów. W komentarzach pod naszymi postami na mediach społecznościowych również się z tym spotykamy i z tym musimy się borykać. Jest mnóstwo ludzi. Jestem przekonany, że bardzo dobrej woli. Nie wiem, jak z ich, jeszcze raz to powiem, niepogłębioną, oderwaną od życia, sprowadzaną do rytualizmu, wiarą, frustracją, deficytami emocjonalnymi nic o tym nie wiem. Ale wiem, że w ich zdaniach jest bardzo często dużo nienawiści, którą dzisiaj nazywa się popularnie hejtem. To są często ludzie, niestety, przyznajmy to sobie Państwo szczerze, sami przed sobą. To są często ludzie, również, podkreślam, również z naszej strony mocy, tak? E, czyli wśród konserwatystów, tradycjonalistów, ludzi widzących kryzys w kościele, są takie osoby. I wiedzą Państwo o tym doskonale my dostajemy od nich również e, bardzo często. Choćbyśmy się zapierali rękami i nogami, no, tak, tak jest. Wyzywanie się, obrażanie stale, wyciąganie wniosków po jednym zdaniu, wypuszczanie w przestrzeń w kierunku innego chrześcijanina słów wypowiedzianych przez innego chrześcijanina, które nie są chrześcijanina godne. To rzeczywiście się w internecie cały czas odbywa i ja nad tym gorąco ubolewam i za każdym razem zachęcam i ten program dzisiaj też dedykuję tym wszystkim, z, którzy taki hate, tak brzydkie słowo angielskie, ale tak się przyjęło mówić, uprawiają, troszcząc się o Kościół i widząc jego kryzys. Trzeba mieć yy, granice w pewnym momencie, żeby nasza, naszej duszy nie dać, nie dać sobie ukraść przez tego, który Tymi słowami się lubi posługiwać. Proszę Państwa, to, że na przykład Państwo od czasu do czasu pytają mnie, co sądzę o zaczepianiu nas przez różnych ludzi z prawej strony i opinii publicznej i czy będziemy mi odpowiadać. Zawsze podpowiadam. Odpowiadam na to, że nie będziemy stawać w te szranki, bo nie ma. Wroga na prawicy, wśród ludzi widzących kryzys w Kościele, wśród ludzi widzących deficyty wiary, wśród ludzi e, troszczących się o Kościół i o Polskę. Szkoda na to zwyczajnie czasu. I wiem, że na przykład są wśród e, widzów PH24 ludzie, którzy oglądają nas dla pewnych charyzmatycznych kapłanów. A są ludzie, którzy wyłącznie oglądają nas dlatego, że promujemy mszę świętą w tradycyjnym rycie rzymskim. Jeżeli te dwie grupy zaczną się między sobą kłócić, a to jest bardzo częste, to nie wróży to niczego dobrego. Powiedziałbym tak, wśród tych osób, które kryzysu nie dostrzegają, są trzy grupy. Pierwsza, ci, którzy go nie widzą rzeczywiście w kościele, ci, którzy go widzą, ale bagatelizują i ci, którzy go Yy, niby nie widzą, ale tak naprawdę widzą go i go prowokują. I to są osoby, z którymi my powinniśmy nawet ostro, nawet mocno polemizować. Natomiast, wracając do słów pana profesora, tutaj kabeczek do ogródka. Konserwatystów, tradycjonalistów, jakkolwiek by to nie nazwać. Wracając jednak do tekstu pana profesora, on w internecie odbił się szerokim echem, szczególnie w grupach właśnie konserwatywnych, tradycjonalistycznych. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, pan profesor nie jest kojarzony z tymi środowiskami, po drugie, pan profesor znany jest z tego, że od czasu do czasu wypowiada się przeciwko tym środowiskom, i po trzecie, dlatego, że Uznał, że te łatki, które są poszukiwane w zakamarkach pamięci katohaterów, to są tylko łatki liberał, modernista, heretyk i schizmatyk, a więc łatki, które łatwo jest przypisać, jeżeli się posługujemy łatkami, do osób, które są z prawej strony tego sporu, tak to nazwijmy, i osoby z lewej strony tego sporu atakują. Więc ja chciałbym zwrócić uwagę, Panu profesorowi, ale też wszystkim tym, którzy tak samo przyjęli ten tekst pana profesora, jak większość wpisów, z którymi ja się spotkałem w internecie. Że to tak nie działa, panie profesorze, że ten hejt, który w internecie jest, między katolikami również, jest naprawdę obustronny, i można się wyzywać nie tylko od liberałów, modernistów, heretyków i schizmatyków, ale też od zaściankowców, oszołomów yy, i Schizmatyków znowu, tylko w drugą stronę. Ja przytoczę tylko kilka, bo naprawdę mógłbym tutaj poświęcić dwie godziny programu na czytanie wpisów wyłącznie skierowanych w moją stronę albo w stronę pch24.pl, tylko z ubiegłego tygodnia. Ze strony katolików otwartych, nie mówię, że z osób takich jak pan profesor, ze środowisk charyzmatycznych się wywodzących i tak dalej, ale przeczytam Państwu tylko dosłownie garstkę, abyście Państwo wiedzieli o co chodzi. To są wpisy z y, ubiegłego tygodnia, właśnie. Macie zamknięte czerepy. Otwórzcie się w końcu na światło Ducha Świętego. Zgodnie z tym, co mówi papież Franciszek. Na niespodzianki ducha, a nie ciągle tylko stoicie na opak, jakbyście mieli całkowicie zakute łuby. Na mszę, której zakazuje papież, chodzić mogą tylko sekciarze. Serio, nie rozumiecie tego? Jesteście sekciarzami. Ludzie, dawno temu skończyły się ciemne wieki. Kościół poszedł już do przodu, ruszcie się więc. I wy, i swoje mm, wtroki, i nadążajcie za nami. Jest tak wiele nowych charyzmatów, a nie tylko zacietrzewione tkwienie w tym, co było kiedyś. Wymyślacie sobie sami religię, a to już jest protestantyzm. Tak przez was ponoć lubiany. I teraz, uwaga proszę Państwa, to jest odpowiedź, teraz będzie zacytowana odpowiedź na wpis w internecie, mój wpis, który brzmiał, wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Być może Państwo znają taki cytat. Wrzuciłem dokładnie to zdanie na portal społecznościowy nacisnąłem Enter i pojawia się wpis. A w Boga to nie łaska! Traci właśnie tego typu rzeczy robią, a potem się ubóstwia instytucje. Wracajcie lepiej do średniowiecza. To jest odpowiedź na wpis wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Mógłbym naprawdę znacznie dłużej pokazywać takie wpisy, ale nie o to chodzi, bo Państwo uznają, że yy, przeszedłem na pozycję człowieka, który żali się, że jest w internecie i ludzie go komentują. Nic z tych rzeczy. Ale chcę Państwu jeszcze powiedzieć, że jeżeli katohejt istnieje w środowiskach konserwatywnych. I potępiam to, żeby była jas jasność, wszystko co jest związane z nienawiścią albo zbyt daleko idącą ekspresją. Ja staram się osobiście powściągać słowa, choć nie zawsze pewnie mi się to udaje. To muszą Państwo wiedzieć, że jeżeli chodzi o przedstawicieli, e, powiedziałbym takich medialnych, publicznych, y, kościelnych, chodzących w Sutannach, przedstawicieli kościoła y, konserwatywnego, y, zbliżonego do tradycji, to rzadko kiedy można z ich ust usłyszeć taki. Hejt, jak mam wrażenie z przedstawicieli Kościoła Otwartego, bo teraz Państwu przytoczę kilka e, cytatów osób z pod nazwiskiem. Ja tych nazwisk nie będę cytował, e, ale to są osoby z, e, już nie anonimowe, tylko ludzie pod nazwiskiem rozpoznawalni w swoich parafiach, diecezjach albo mediach katolickich. Kratiuk to sekciarz i całe to ph24.pl, też. Brazylijska sekta. To dziennikarz jednego z czołowych mediów e, katolików otwartych. Kiedy pch24.pl przestanie wysyłać na skrzynki swoje fekalia? To ksiądz z decyzji elbląskiej. A te fekalia e, to była, przypomnę, broszura e, nawołująca do czci najświętszego sakramentu z świętą hostią na okładce. Jak śmiecie odzywać się w dyskusji o kościele jako ludzie działający bez asystenta kościelnego? Ksiądz z Warszawy. A czego spodziewałeś się po Kratikułku i jego ekipie? Przecież to banda zacietrzywionych, zamkniętych krzykaczy, którzy świata poza swoją bańką nie widzą. Ksiądz, zakonnik, zakon dosyć wiadomy, ale nie chce mi się o nim znowu mówić. Wy naprawdę jesteście nienormalni w tej Polonia, antychrystiana, manipulanci, kłamcy i oszuści. Żal mi tych, którzy myślą, że jesteście katolikami. Apagę! Ksiądz z południowo-zachodniej Polski. To są oczywiście cytaty. Z kapłanów i dziennikarzy mediów Kościoła Otwartego, y, dotyczących tylko nas, katolików z PH24, a przecież tego typu spraw jest znacznie więcej, dotyczących anonimowych katolików, z którymi w ten sposób się y, dyskutuje. A, katolików wiernych tradycji, katolików dostrzegających kryzys w Kościele, y, bo nasza y, strona debaty wewnątrzkościennej dostaje zwykle tą y, hejterską pałką, żeby posługiwać się tym y, sformułowaniem, y, pana profesora za przytaczanie faktów, głównie z. Rewolucji w yy, kościele, tak? Kiedy ktoś napisze, że papież powiedział to i tamto, no to zaraz zostaje taką schizmatycką yy, pałką. No nie od dziś wiadomo, szanowni państwo, że tej stronie tolerancyjnej często dużo bardziej brakuje tolerancji albo brakuje jej nie mniej niż tej drugiej stronie. I teraz zastanawiam się, bo pan profesor. Wydaje się nad tym zjawiskiem mocno ubolewać, a jako, że jest człowiekiem otwartym i człowiekiem, który reprezentuje kościół instytucjonalny jako osoba świecka właśnie na synodzie do spraw synodalności, to na pewno pan profesor ma jakieś pomysły, żeby temu yy, zjawisku powiedzieć stop. Być może wśród katolików otwartych albo wśród charyzmatyków, ja nie mówię, że to są dwie tożsame grupy, żeby była jasność. Może dobrym krokiem byłoby otwarcie się jednak na jakąś debatę, polemikę, prawdziwą rozmowę, kulturę spotkania, mówiąc papieżem, z papieżem Franciszkiem, z ludźmi z drugiej strony, z tymi ludźmi, którzy dostrzegają kryzys kościele. I jasno go nazywają, którzy mówią, że to, co dzisiaj mówi część hierarchów, nie jest zgodna z tym, co Kościół mówił przez całe wieki. Może by warto ich posłuchać, a nie tylko poczytać nagłówki ich pism i portali. Może warto ich zaprosić, może nie tylko na kawę, co uczyniła jedna z redaktorek, w sposób bardzo uroczy, pani redaktor Huf z Gościa Niedzielnego. To było urocze zaproszenie do anonimowego tradycjonalisty, ale ono oczywiście niewiele zmieni w jednostkowej sprawie być może, ale w ogólnej nie sądzę. A Panie Profesorze, jak organizujecie Państwo różnorakie konferencje dotyczące synodu do spraw synodalności, jak organizujecie Państwo różne spotkania na Jasnej Górze i tak to może otworzyć się i na takich Ludzi, o takiej tożsamości konserwatywnej, tradycjonalistycznej, widzącej kryzys w kościele. Może wpuścić na łamy tygodników wydawanych przez Kurie Biskupie, księży, którzy odprawiają cały czas Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim i zapytać ich dlaczego do tego doszło, jak to się dzieje, że odprawiają tę mszę, co Benedykt XVI na przykład dał im w sumorum Pontyfikum i dlaczego temu sumorum Pontyfikum chcieliby pozostawać wierni. Może zaprosić młodych ludzi, ministrantów, którzy do mszy trydenckiej służą, a może zaprosić dzisiejszych 14 latków, którzy przez całe życie chodzą tylko na mszę trydencką, bo i tacy ludzie są i niech opowiedzą Wam i Waszym czytelnikom jaka jest ich wrażliwość, jaka tożsamość. Dlaczego nie zaprosić kogoś, kto od nas spokój ducha dopiero na takiej mszy, a nie potrafił go odnaleźć na mszy nowej. I to... W czasach, kiedy tamsza była powszechnie dostępna za czasów Benedykta XVI, właśnie. Dlaczego nie otworzyć się na rozmowę o kryzysie w kościele? Przecież wy widzicie w tej chwili wszyscy kryzys w kościele, wszyscy dzisiaj mówicie o kryzysie w kościele. Dzisiaj kryzys w kościele jest, bo to kościół odkrył, że jest molestowanie seksualne wśród duchownych i to w niemałej ich części. Jeżeli Środowiska, które dzisiaj wypychacie z kościoła, jako osoby bardzo otwarte, wypychacie z debaty, przepraszam, wewnątrz kościelnej, jako osoby bardzo otwarte, mówiły o takim zjawisku od lat. Dlaczego się nie otworzyć na ich argumenty dotyczące przyczyn tego zjawiska w kościele, tego okropnego zjawiska? Na naszych łamach opracowania dotyczące przyczyn kryzysu molestowania w Stanach Zjednoczonych czy Irlandii ukazywały się. Już 10, 9, 8 lat temu, zanim jeszcze w Polsce był wielki szał na filmy sekielskich, na pobożne, długie teksty e, zamieszczane w więzi, w tygodniku powszechnym dotyczące przypadków konkretnych molestowania seksualnego. Dlaczego nie posłuchacie tych, którzy tak jak Benedykt XVI definiują kryzys w kościele, e, dokładnie niemal jego słowami się posługując, czy też on posłużył się tymi samymi słowami, którymi nasze środowiska posługiwały się wcześniej. Dlaczego nie na te debaty? A te będąc otwartymi, może wtedy, jeżeli byśmy mogli powymieniać argumenty, panie profesorze. I tu nie chodzi, nie, nie daj Boże, żeby ktoś pomyślał, że ja się gdzieś wpraszam na jakieś konferencje, nic z tych rzeczy, gdzie tam e, mój poziom intelektualny do no, pana profesora? Ale naprawdę jest po stronie konserwatywnej wielu ludzi, również kapłanów, którzy bardzo chętnie by na ten temat głos zabrali. Jednak Mimo wszystko owe bańki powstają internetowe nie tylko po stronie konserwatywnej i yy, prawicowej w kościele czy tradycjonalistycznej. Proszę sobie przypomnieć, Panie Profesorze, że Pan został zaproszony do naszego medium, żeby pokazać swoje stanowisko i na taką no, mini-debatę z Pawłem Chmielewskim, naszym redaktorem. To my zaprosiliśmy przedstawiciela innej wrażliwości w Kościele. To na naszych łamach ukazał się wywiad z biskupem Adrianem Galbasem, czyli biskupem, który tutaj jest synod w Polsce, koordynuje. Na naszych łamach myśmy go zaprosili, żeby z nim porozmawiać i żeby też usłyszał nas, Nasz głos, katolików świeckich, my też jesteśmy częścią Kościoła, katolicy wierni tradycji, katolicy konserwatywni, katolicy dostrzegający kryzys w Kościele, nawet ci, którzy czasem przekraczają granicę niepotrzebnie, dając się złapać w pułapkę katochejterstwa, o którym Pan napisał. Ale po pierwsze, nie zapomnijmy, że to katochejterstwo jest z obu stron co pokrótce Udowodniłem, no ale szkoda czasu na dłuższe opracowania i dłuższe cytaty z tych nieprzyjemnych wpisów. A po drugie, proszę sobie przypomnieć, kiedy głos konserwatystów był w kościele instytucjonalnym w Polsce, w jego periodykach prasowych, na jego oficjalnych konferencjach rzeczywiście wysłuchany. Proszę sobie przypomnieć, jak zostały potraktowane postulaty konserwatystów, którzy mimo wszystko zachęceni przez PCH 24P, m.in. i Stowarzyszenie Księdza Piotra Skargi, ruszyli na decyzjalne obrady synodalne i mówili tam o swoich potrzebach, jak ich potrzeby i ich postulaty zostały uwzględnione w analizie końcowej. Jak? No właśnie, szczęść Boże.